Gdy dotarł na miejsce, ukrzyżowano go razem z dwoma innymi skazańcami. Jezusa w środku, a tych dwóch po jego prawej i lewej stronie. Piłat zaś przygotował i kazał umieścić na krzyżu tabliczkę z napisem Jezus z Nazaretu, Król Żydów. Wielu Żydów mogło więc przeczytać ten opis jego winy, sporządzony po hebrajsku, łacinie i grecku, bowiem miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, znajdowało się w pobliżu miasta. Kapłani jednak domagali się od Piłata, nie pisz Król Żydów, ale twierdził, że jest Królem Żydów. Napisałem i koniec, odrzekł Piłat. Po ukrzyżowaniu Jezusa żołnierze zabrali jego ubrania i podzielili je na cztery części, dla każdego po jednej. Wzięli też tunikę, która była utkana w całości, bez szwów. Nie rozdzierajmy jej, mówili między sobą, ale rzućmy o nią losy. Zobaczymy, kto ją wygra. W ten sposób spełniło się proroctwo. Rozdzielają między siebie moje ubrania i rzucają losy o moją tunikę. Tak właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusa stały jego matka, jego ciotka Maria, żona Kleofasa i Maria z Magdali. Gdy Jezus zobaczył matkę stojącą obok ucznia, który był jego najbliższym przyjacielem, rzekł do niej: to jest twój syn. A do ucznia: to jest twoja matka. I od tego momentu uczeń wziął ją do swojego domu. Wiedząc, że jego dzieło dobiegło już końca, Jezus, wypełniając zapowiedź Pisma, rzekł: jestem spragniony. A stał tam dzban z kwaśnym winem. Nasączono nim więc gąbkę i na kiju podano mu do ust. Gdy Jezus skosztował, rzekł: wykonało się. Po tych słowach opuścił głowę i skonał.